Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, to jest Polska na serio biznes. Tym razem podkreślam słowo biznes, bo będziemy rozmawiać o pieniądzach, a będę o pieniądzach rozmawiał z Piotrem Maciążkiem, znanym pewnie Państwu doskonale, analitykiem rynku energetycznego już od wielu, wielu lat, czyli człowiekiem bardzo dobrze zorientowanym w tych sprawach, a będziemy rozmawiać o powiązaniu pieniędzy z polityką energetyczną, czy też energetyczno-klimatyczną Unii Europejskiej. Witaj, Piotrze. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Trafiłem na Twój bardzo ciekawy tekst. Kosztem energetycznej modernizacji kraju będzie utrata własnego elektoratu przez PiS. Tak napisałeś. Tu muszę zrobić od razu zastrzeżenie, że być może, o tym powiemy na samym końcu naszej rozmowy, być może PiS będzie próbował zapobiec takiemu efektowi, wprowadzając nowy ład, o którym no, coś tam wiemy i który, prawdę mówiąc, wygląda, to już dygresja, ale uważam, że ważna tutaj, bardzo niepokojąco z punktu widzenia klasy średniej, bo wygląda na to, że klasa średnia ma zostać całkowicie ścięta po to, żeby osiągnąć efekt kupienia elektoratu gorzej sytuowanego i być może również jednym z czynników, dla których PiS chce się na to zdecydować, jest właśnie kwestia skutków polityki energetycznej. Natomiast ty, Piotrze, w swoim tekście napisałeś coś, o co ja wielu moich gości pytałem, nie zawsze dostając konkretną odpowiedź. To znaczy, jaki w zasadzie będzie koszt polityki energetycznej dla przeciętnego polskiego gospodarstwa. I zacząłbym od pytania, bo wiemy już, że ceny prądu rosną, wiemy, że wbrew zapowiedziom nie ma rekompensat, wiemy, że pan były minister Tchórzewski mówi, że przecież to nie szkodzi, że rosną, bo ludzie też więcej zarabiają. Ale zacznijmy od podstawowego pytania, skąd się wziął ten nagle odczuwalny, nie horrendalny, ale jednak nagle odczuwalny, dosyć mocny wzrost cen prądu. Dlaczego nagle teraz? Polska jest krajem wyjątkowym, dlatego że aż 80% naszej energetyki jest związanej z węglem. No, takie są uwarunkowania geologiczne w Polsce, tak był budowany system energetyczny. No a węgiel, jak wiadomo, w dzisiejszych czasach, a szczególnie w Unii Europejskiej, nie jest sexy. Węgiel jest zwalczany, węgiel jest nieekologiczny, węgiel wpływa na środowisko negatywnie. Z tego powodu Unia Europejska i kraje, które są członkami Unii Europejskiej, no wdrożyły system, który szeroko funkcjonuje wśród opinii publicznej, po prostu pod mianem prowadzenia polityki klimatycznej. Ten system to jest system, który ma rugować węgiel, ma zmniejszać jego ilość w produkcji energii w gospodarce, a w efekcie środowisko ma być czystsze, ludzie mają żyć w lepszych warunkach, tak? No tutaj kwestia choćby smogu również i słynnych kopciuchów, bo to też jest problem związany z węglem. No i ten system, którego filarem jest handel emisjami, tutaj może dwa słowa wstępu. Generalnie chodzi o to, że są pewne limity na przedsiębiorstwa nałożone. W ramach tych limitów można emitować gaz cieplarniany w wyniku spalania produkcji energii. No jeżeli te limity są przekroczone, to w dużym uproszczeniu trzeba po prostu płacić. Polska płaci coraz więcej, bo udział węgla jest cały czas duży. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Ten system w moim przekonaniu miałby jeszcze uzasadnienie ekologiczne, gospodarcze, ale od 1 stycznia 2018 roku pojawił się w tym systemie czynnik, o którym większość komentatorów nie mówi. Tym czynnikiem jest sprowadzenie jednostki emisji CO2 w tym systemie rozliczeniowym, rugującym węgiel, do poziomu instrumentu finansowego. W związku z tym wielkie korporacje, grupy inwestycyjne zaczęły, tu znów sięgnę po uproszczenie, bo są to sprawy skomplikowane, grać jednostkami tego systemu w podobny sposób, jak toczy się gra giełdowa. W związku z tym przepraszam, tu żeby nasi widzowie dobrze to zrozumieli, czyli te zezwolenia na emisję CO2 stały się czymś takim dla graczy, dużych graczy na rynkach finansowych, jak opcje, akcje, wszelkiego rodzaju tego typu instrumenty, można nimi po prostu obracać, żeby uzyskać profit finansowy.
Otóż tak. I te uprawnienia zostały skonstruowane w taki sposób, żeby wraz z upływem czasu i z kolejnymi latami drożeć i wymuszać niejako na poszczególnych państwach modernizację energetyczną, czyli porzucanie węgla na rzecz czystszych źródeł energii. Tu muszę zadać jeszcze jedno pytanie. Czy to wejście zezwoleń na emisję CO2 do takiego swobodnego obrotu finansowego było przewidywane, czy skutki tego w postaci drożenia tych świadectw były przewidywane? Jak to jest możliwe, również to jest chyba ważne pytanie, że polski rząd w 2018 roku nie przewidywał, a może godził się z takimi skutkami? Krótko mówiąc, czy to, co my teraz odczuwamy, co my teraz widzimy jako skutek tego wolnego obrotu zezwoleniami na emisję CO2, czy to było świadomie wmontowane w ten system? Tutaj jeszcze może jedno zdanie tylko kończące poprzedni wątek, bo o ile sam system jest skonstruowany w taki sposób, aby faktycznie te uprawnienia rosły, a więc i ceny energii dla nas, czy ciepła, bo to jest powiązane z węglem w Polsce, to jednak właśnie w okresie tych ostatnich 2 lat, kiedy stały się instrumentem finansowym, kiedy stały się przedmiotem gry dużego kapitału zewnętrznego, to właśnie w tym okresie wzrosły ceny uprawnień CO2 o niemal 100%, oficjalnie zaskakując wszystkich. Mówię oficjalnie, bo Komisja Europejska wmontowała ten element świadomie w system. Polskie rządy się na to zgodziły. No, w tym przypadku ten rząd przede wszystkim, bo tutaj mówimy o latach 2015-2017, kiedy mieliśmy do czynienia z reformą ETS-u i negocjował ją po stronie Polski świętej pamięci Jan Szyszko. I tutaj doszło do rzeczy spektakularnej, bo z poziomu 20 euro za tonę tych emisji CO2, no dzisiaj mamy 40 euro za tonę. Żeby sobie z tego skoku 2-letniego zdać sprawę w pełni, sięgnijmy do dokumentów rządowych. Tydzień temu, to też jest śmieszne w zasadzie, kluczowy dokument kierunkowy polskiego rządu dotyczący energetyki, czyli polityka energetyczna Polski do roku 2040, zakłada w 2040 roku 40 euro za tonę uprawnień emisji CO2, a my mamy w tej chwili taki poziom cen. W związku z tym, jak nie trudno zauważyć, to co nas czeka w nadchodzących latach może mieć dla konsumentów zwykłych w Polsce spektakularne znaczenie, bo o ile w skali roku 10% podwyżka w tej chwili to jest 5-6 zł, o tyle no już pojawiają się głosy polityczne, takie jak ministra Naimskiego, który mówi, że co najmniej 9-10 lat takich podwyżek przed nami. Nie wiemy do końca, jak uprawnienia CO2 przy takiej dynamice będą się zachowywać. Może się okazać, że to będą większe podwyżki niż 10%. No i dochodzą jeszcze kwestie ciepła systemowego, które jest kluczowe w walce ze smogiem, które jest rozwijane, ale nadal opiera się o węgiel. No i tylko w tym roku w związku z cenami uprawnień mamy 30% wzrost cen ciepła dla Polaków, a to są tylko 2 z wielu innych podwyżek, bo przecież jak wszyscy wiemy, w ostatnich miesiącach w związku z COVID-em i stymulowaniem gospodarki Polska ma najwyższy współczynnik średniej inflacji w Unii Europejskiej. To znaczy, jeżeli ja dobrze rozumiem, jeżeli by te przewidywania ministra Naimskiego, no i patrząc też na to, jak się dziś zachowują te świadectwa emisyjne, jeżeli by to rzeczywiście szło w tę stronę, to może się okazać, że za dekadę taki przeciętny rachunek za prąd podrożał, no mówię w pewnym uproszczeniu oczywiście, ale żeby naszym widzom to uzmysłowić, podrożał na przykład już o kilkadziesiąt złotych na miesiąc. No nawet więcej, bo tutaj jeżeli utrzyma się ta dynamika wzrostu uprawnień, to w perspektywie dekady to może być spokojnie wzrost o około 100%, tak? Licząc 10% rocznie obecnego rachunku, czyli jeżeli płacimy za rodzinę powiedzmy określoną ilość bazową, to będzie 2-krotnie więcej w tym okresie czasu i tak jak mówię, problem też polega na tym, że te podwyżki po pierwsze są trudne do zdefiniowania, dlatego że cena uprawnień CO2 to już nie jest kwestia ekologiczna, ale też kwestia pewnej gry spekulacyjnej, w związku z tym, że są instrumentem finansowym.
No to po pierwsze, a po drugie ich wzrost daleko wyprzedza no na przykład waloryzację rent i emerytur, już nie mówiąc o waloryzacji średniej pensji w Polsce, a i tak nie są to współczynniki, na co zwracam uwagę w swoim tekście, wymierne, bo w zasadzie powinniśmy tutaj sięgnąć albo po medianę, czyli wartość środkową obecnych pensji czy emerytur i ich dynamikę w przyszłych latach, albo, co zrobiłem ja, po bardzo rzadko stosowaną w różnych opracowaniach dominantę, czyli najczęściej występującą w Polsce pensję lub emeryturę, bo myślę, że kiedy spojrzymy na dominantę emerytur i pensji, a to mówimy tutaj o kilku milionach Polaków, to nagle okaże się, że spektakularny sen o polskiej pogoni za Zachodem i o złotym wieku Rzeczpospolitej no odchodzi nieco na bok, bo mamy potężną pulę kilku milionów ludzi, dla których takie podwyżki będą problemem egzystencjalnym. I tutaj są dwa wyjścia. Albo ci ludzie... To ja tylko, przepraszam, Jarko, ci przerwę na moment, żeby ukonkretnić te sumy, o których mówisz. Rzeczywiście o dominancie mówi się chyba najrzadziej, najczęściej się mówi o średniej, średnia jest w ogóle myląca, o medianie częściej, o dominancie najsłabiej. Otóż ta dominanta pod koniec 2018 roku wynosiła poniżej 2400 zł brutto, natomiast jeśli chodzi o emeryturę, dominanta 1802 zł to w marcu 2020 roku. Mediana wyraźnie wyższa, na przykład 2119 zł. No ale faktycznie dominanta, czyli to, ile otrzymuje pieniędzy najwięcej ludzi, no to chyba jest tutaj najlepszym wyznacznikiem. Ja też zwracam uwagę, że te grupy zarabiające tyle, te dominanty, i w przypadku emerytur i pensji to są duże grupy społeczne, kilkumilionowe, i żeby im zrekompensować te podwyżki, które będą dla nich stanowić wyzwanie egzystencjalne, no konieczne by było miliardowe wsparcie, bo przypomnijmy, że tylko w 2020 roku dopłata, nieznaczna dopłata, niewielka do wtedy podwyżek cen energii, które nie były wcale takie duże, to było 2,5 miliarda złotych, no a tutaj mówimy o trwałym wsparciu sięgającym kilku dekad w przód, gdzie trzeba by było te osoby wesprzeć. No i do tego jeszcze jest jedna grupa zapomniana, ja tam sięgnąłem po przykład tak zwanych bieda emerytur, bo okazuje się, że w wyniku nowelizacji przepisów emerytalnych mamy w tej chwili 300 tysięcy emerytów, którzy otrzymują emeryturę niższą niż najniższa przewidziana ustawowo. Sam nie mogłem to do końca uwierzyć i zrobiłem fact-checking, na wielu portalach potwierdzono te informacje. No i mamy grupę definiowaną jako ludzi ubogich, która też liczy kilkaset tysięcy osób. Mówimy tutaj więc o potężnej części populacji, która będzie się zmagać ze skutkami polityki klimatycznej. I ja tutaj też chciałbym jeszcze wyraźnie zaznaczyć, że część analityków już bardzo mocno sfokusowanych na transformację energetyczną krytykowała mnie po tym tekście, twierdząc, że jestem przeciwnikiem transformacji. Otóż nie jestem przeciwnikiem transformacji. Uważam, że w tej chwili średni wiek polskich elektrowni no wymaga przebudowy tego systemu i oczywiście w sposób nowoczesny, ekologiczny, natomiast bardzo mało mówi się w Polsce w tej chwili o kosztach społecznych, które będą z tym związane. Oczywiście jest popularyzacja w różnych opracowaniach sformułowania ubóstwo energetyczne, no ale myślę, że nikt do tej pory wcześniej nie pokazał skali tego ubóstwa, bo ono będzie dotykać coraz więcej osób. Nie tylko stricte z definicji ubogich, ale również ludzi, którzy są uznawani za normalnie zarabiających w warunkach Polski, czy klasycznych emerytów, którzy nie są podciągani na przykład przez MOPS-y pod osoby obecnie potrzebujące pomocy socjalnej. No ja myślę, że to, co mówisz o potencjalnym wzroście cen energii, uderzy również w klasę średnią. Ja już pomijam to, że w klasę średnią mogą uderzyć te nowe rozwiązania podatkowe, o których myśli Mateusz Morawiecki, czy które zamierza ogłosić, no ale to na razie jest w sferze hipotez. Natomiast dla no, kogoś, kto jest w klasie średniej, zarabia wyżej niż wynosi mediana,
czyli tam koło 4000 wynosi mediana, trochę ponad 4000 w tej chwili, no to jeżeli będzie miał w perspektywie na przykład 5 lat zapłacić o 50% wyższy miesięczny rachunek za prąd, no to jednak wpłynie to również na jego zamożność. To już nie będą takie pieniądze do zlekceważenia. Ja tutaj w programie Polska na serio... Jeśli mogę, to ja chciałem zwrócić uwagę, że mój tekst koncentruje się na podwyżkach związanych z polityką klimatyczną, czyli cen ciepła i energii, no ale poruszam też kwestię innych podwyżek w tekście, bo ta grupa osób najgorzej zarabiających będzie musiała się zetknąć też z innymi wynikami dość wysokiej inflacji, związanej też z polityką obecną rządu w związku z koronawirusem i jego skutkami. Ja przytaczam na przykład dość istotną dla wszystkich gospodarstw domowych kwestię ceny wywozu za śmieci w Polsce, no, która w ciągu ostatnich 2 lat, zgodnie z danymi Eurostatu, więc danymi wiarygodnymi, była najwyższa w Unii Europejskiej i sięgnęła 101% podwyżki. Więc jak dołożymy sobie do elementów pod tytułem prąd i ciepło również inne podwyżki istotne dla gospodarstwa domowego, to okazuje się, że czeka nas potężny wstrząs społeczny w nadchodzących latach. I tutaj oczywiście pytanie otwarte brzmi, czy ten wstrząs społeczny można jakoś zrekompensować. Część osób podniesie pewnie kwestie związane ze środkami, które mamy pozyskać z Unii Europejskiej. Ale to ja bym jeszcze przerwał ci na momencik, ponieważ około 2 tygodni temu, tak, jeżeli dobrze pamiętam, to było 2 tygodnie temu, gościłem w tym programie Wojciecha Jakubika z Biznes Alertu. Rozmawialiśmy wtedy o na razie wówczas jeszcze dostępnym tylko streszczeniu strategii energetycznej Polski do 2040 roku. I tam w tym streszczeniu no, dużo było takich sformułowań typu obywatelski udział w transformacji energetycznej, no oczywiście energetyka prosumencka i tak dalej, i tak dalej. Było dużo mowy o tym, że obywatele się będą w tę transformację, czy mają się w tę transformację energetyczną włączyć, no i mają na tym zyskać, czy to włączenie się ma im jakoś, jak rozumiem, złagodzić jej skutki, natomiast było tam zero konkretów. Czy ty potrafisz na podstawie tego, co wiemy już o tym dokumencie, czy tam jest jakikolwiek konkret, czy tam jest jakiś sposób na zapobieżenie temu no, krachowi społecznemu, o którym mówisz? Niestety pewnie jestem jedną z niewielu osób w Polsce, która zadała sobie trud i zapoznała się z pełnym dokumentem, który wyciekł w ubiegłym tygodniu do mediów. Ten dokument to jest około 110-120 stron, przez które przebrnąłem. Niestety muszę podkreślić, że dokument powstawał 6 lat, ma być drogowskazem dla legislacji energetycznej w Polsce, natomiast jest kompletnie wewnętrznie sprzeczny. Podam przykład, aby sprowadzić rzecz do konkretu. Otóż dokument twierdzi na przykład, że łączny wzrost cen prądu dla społeczeństwa w Polsce w okresie do 2040 roku wyniesie 25%, i w tym samym dokumencie, na innej stronie, w innym fragmencie mowa o tym, że ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosną w tym okresie o 100%. Dla każdego, kto analizuje kwestie energetyczne, jest jasne, że jedno ma bezpośrednie przełożenie na drugie i te dane wzajemnie się wykluczają i rozjeżdżają. Nie ma niestety żadnego odniesienia odnośnie tego, w jaki sposób państwo chciałoby pomóc tak obszernej grupie społecznej, właściwie grupie społeczną, właściwie grupom społecznym, które wykraczają poza status osób ubogich. W zasadzie to dotyka po prostu statystycznych Polaków, tak sobie trzeba to powiedzieć, kilka milionów ludzi. No na pewno zasmucające jest nie tylko jakby kwestia tego, że w tym dokumencie w polityce energetycznej Polski do roku 2040 nie ma nawet w sposób publicystyczny zarysowanej kwestii pomocy dla kilku milionów Polaków w kontekście wzrostu cen, ale przede wszystkim bardzo bolesne jest to, że sam dokument jest wewnętrznie sprzeczny, tak jak powiedziałem, i nawet źle definiuje skalę podwyżek, czyli my po 6 latach prac analitycznych w zasadzie możemy dzisiaj powiedzieć, że dane dotyczące tych podwyżek, których jest świadomy rząd, są złe i są już do poprawy. Napisałeś w swoim tekście, i to jest też bardzo jego ciekawy wątek, o tym, jak twoim zdaniem
mogą te zmiany wpłynąć konkretnie na elektorat partii dziś rządzącej? Czy możesz krótko omówić tę swoją analizę? Tak, to jest bardzo ciekawe, dlatego że okazuje się, że jeżeli zestawimy sobie osoby osiągające dominantę pensji czy emerytur, i to jest bardzo duża grupa społeczna, to ona zamieszkuje przede wszystkim wsie i małe miasta. Po drugie, bardzo często z przyczyn rynkowych są to osoby też gorzej wykształcone, osiągające mniejsze dochody. No i nakładając na siebie te dwie matryce, czyli po pierwsze niskie dochody, relatywnie niskie tych ludzi, a jednocześnie ich preferencje wyborcze, okazuje się, że w większości stanowią oni zwartą grupę elektoratu jednej partii. I jest to partia Prawo i Sprawiedliwość. I to jest bardzo interesujące, dlatego że ta partia, i to chciałbym podkreślić, no jest proklimatyczna, jest partią popierającą zatrzymanie zmian związanych z globalnym ociepleniem, jest partią, która akceptuje politykę klimatyczną Unii Europejskiej, wielokrotnie zgadzała się na jej zaostrzenie, zresztą tak jak poprzednicy też, żeby tu trzeba uczciwie przyznać, a jednocześnie jest to partia, która ma wyborcę sfokusowanego na polski węgiel, bezpieczeństwo energetyczne, czyli sfera czynów i sfera retoryki bardzo mocno się tutaj rozjeżdża. Do pewnego momentu można było pogodzić te dwie kwestie, stąd pierwsze dwa lata PiS-u w latach 2015-17, mówię tego nowego PiS-u, który teraz jest, no to była obrona węgla, której symbolem był Krzysztof Tchórzewski, to były inwestycje w węgiel, które ostatecznie pochłonęły tylko pieniądze i się nie udały, takie jak Ostrołęka C, nowy blok na węgiel na północ od Warszawy. No i cóż, a nagle mamy bardzo głęboki zielony zwrot i nagle okazuje się, i to jest pewien chichot historii, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość będzie grabarzem polskiego górnictwa, że to właśnie ta partia będzie musiała modernizować w zielonym kierunku polską energetykę, że nie można już uciec do przodu, że nie ma już czasu i że ekonomia dogoniła polityków, którzy będą musieli wreszcie podjąć decyzję. Ja przygotowałem się do naszej rozmowy, więc może parę konkretów. Dlaczego ekonomia dogoniła PiS i dlaczego PiS będzie musiał wejść w rolę Margaret Thatcher w warunkach polskich? Luty 2021 roku. Tauron, druga największa grupa energetyczna, dokonuje odpisu na 3 miliardy złotych w związku z tym, że ma nierentowne aktywa węglowe. Marzec 2020. Polska Grupa Energetyczna, największa grupa energetyczna w Polsce, dokonuje odpisów za rok 2019 na 6 miliardów złotych w związku z aktywami węglowymi. Otóż nagle w 2017 roku, w połowie pierwszej kadencji obecnego PiS-u, okazało się, że spółki zaczęły notować w związku z gwałtownie rosnącymi cenami uprawnień CO2 miliardowe straty. Zaczęło to zagrażać ich płynności finansowej i że PiS, aby uniknąć katastrofy, musi podjąć działanie. I nagle okazało się, że w czasach postpolityki i braku decyzyjności politycy muszą wziąć odpowiedzialność na siebie. A jak duża to odpowiedzialność? Podstawowym wskaźnikiem dla ekonomistów jest, czy spółka jest zdrowa, jest wskaźnik długu netto do EBITDA. Jeżeli on wynosi 4, to spółka ma płynność finansową. Wie pan redaktor, ile w tej chwili wynosi ten współczynnik dla Tauronu, drugiej grupy energetycznej w Polsce? Nie mam pojęcia. 7, to znaczy, że Tauron jest trupem biznesowym. To znaczy, że ta spółka nie ma rynkowej możliwości, żeby spłacać swoje zobowiązania, to znaczy, że wystarczy najmniejsza zmiana makroekonomiczna, aby druga, największa grupa energetyczna się wywróciła. Natomiast dla wszystkich spółek energetycznych w Polsce ten współczynnik zaczął przekraczać już 4, czyli zbliża się w kierunku utraty płynności finansowej. W związku z tym PiS musi działać teraz, tutaj i nie ma już czasu, który można kupić, a który kupowano, i to trzeba uczciwie przyznać, od czasu, jak Polska stała się trzecią Rzeczpospolitą, jak runął PRL. No dobrze, ale to mnie prowadzi wszystko do pytania, które no, pewnie dzisiaj już niczego nie zmieni, ale jednak ono jest ważne z punktu widzenia oceny ludzi, którzy do tej pory Polską rządzili lub nadal nią rządzą. To znaczy, czy był w przeszłości taki moment,
że można było to zrobić inaczej. Czy na przykład był taki moment w cyklu ustalania i kształtowania energetyczno-klimatycznej polityki Unii Europejskiej, kiedy należało postawić sprawę jak najtwardziej, być może użyć weta, powiedzieć nie, na to my się nie możemy zgodzić, to jest dla nas skrajnie niekorzystne, zabije to portfele Polaków, zabije to nasze firmy i w ten sposób albo przyhamować ten proces, albo go skierować, pewnie zahamować całkowicie nie, ale skierować go w trochę inną stronę. Czy był taki moment? No, lata kształtowania się polityki klimatycznej i pierwszych ich zrębów to jest 2007 rok mniej więcej i oczywiście z technicznego punktu widzenia Polska mogła tu grać asertywnie i zahamować te procesy, natomiast myślę, że mentalnie było to niemożliwe. Polska jest krajem w tej chwili postkomunistycznym, o głębokich kompleksach, bardzo mocno zapatrzonym w inne modele rozwojowe niż swój własny i myślę, że z takimi elitami i z takim przekonaniem, że jesteśmy krajem peryferyjnym, że jesteśmy krajem, który musi kopiować gotowe rozwiązania z Zachodu, no nie mieliśmy szansy, aby postawić wszystko na ostrzu noża. Poza tym też uczciwie trzeba przyznać, że jednak te lata 2000 to były pierwsze lata po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Chłonęliśmy Unię Europejską i to nie był okres dojrzałych decyzji, kiedy można było w sposób wyrachowany walczyć o swoje interesy. No a potem z każdym rokiem było już gorzej. Natomiast ostatni taki moment, kiedy można było jeszcze coś zrobić w sposób niegwałtowny, w sposób przemyślany, no to myślę, że to był przełom 2015 i 2016 roku i ostatnia z wielkich prób uzdrowienia sytuacji w górnictwie, a szerzej pewnie też w branży energetycznej, która przecież zakulisowo wspierała gotówką upadające górnictwo. No i niestety raport Najwyższej Izby Kontroli stworzenia Polskiej Grupy Górniczej, która jest symbolem tych prób sanacji sektora, no jest w zasadzie wstrząsającym thrillerem politycznym. Nawet do tego stopnia, że spółki obejmując udziały w nowo utworzonej Polskiej Grupie Górniczej, co miało uzdrowić całą sytuację w sektorze, no jak pisze Najwyższa Izba Kontroli, miały dokonane złe wyceny majątku, które przejmują. Więc tutaj już na poziomie tworzenia Polskiej Grupy Górniczej nabywano aktywa, pompując w nią zbyt dużo pieniędzy w stosunku do realnych aktywów, które były nabywane. No, każdy, kto zna podstawę ekonomii, wie, że musiało się to skończyć w perspektywie kreatywnej księgowości po roku, dwóch odpisami i urealnieniem majątku, który był wtedy nabywany. W związku z tym podobną zresztą sanację górnictwa próbowała Platforma z PSL-em przeprowadzić. Niestety żadna siła polityczna w Polsce nie była w stanie się z tym zmierzyć w sposób skuteczny i transparentny. No a teraz na pewno ten proces będzie szedł do przodu, tylko w tym wypadku uzdrowienie będzie już realizowane gwałtownie, będzie już realizowane pod przymusem rynkowym i będzie oznaczał bardzo często po prostu zamykanie całych zakładów. No i wie pan redaktor, w przypadku Śląska no to jeszcze pół biedy i to mówię jako Ślązak, ale na przykład są w Polsce monokultury takie jak Bełchatów, gdzie po zamknięciu Bełchatowa nastąpi nieprawdopodobny impact społeczny, bo tam po prostu nie ma innych miejsc pracy, nie ma innej filozofii funkcjonowania samorządu, który potężne podatki zgarniał z tytułu istnienia tam tej elektrowni przez lata. Być może to z tego wynika też ten spin polityczny, że za chwilę tam powstanie elektrownia atomowa, w co nie do końca wierzę, nawet z powodu kwestii chłodzenia tego reaktora, no bo przecież w tej chwili mamy tam odkrywkę, z której powstanie wielokilometrowe jezioro, ale wody gruntowe wypełnią tą odkrywkę za około, nie wiem, 60-70 lat, więc trudno sobie wyobrazić, żeby warunki hydrologiczne w tej chwili tam pozwalały na powstanie takiego obiektu, ale ono pokazuje problem, z którym się będzie bardzo mocno mierzyć Polska w nadchodzących latach i to będą problemy społeczne tej skali, które będą w stanie gwałtownie przemodelować całą scenę polityczną, moim zdaniem, w Polsce.
No to jeszcze ostatnia sprawa na koniec, ale muszę o to zapytać, bo zawsze, kiedy jest temat energetyczny, o to pytam, czyli atom, o którym już wspomniałeś przed momentem w kontekście Bełchatowa. Strategia energetyczna Polski oczywiście o atomie też mówi, zapowiada otwarcie pierwszego bloku do roku, jeżeli się nie mylę, 2032. Wiemy już, że decyzje w tej sprawie są oczywiście opóźnione, że jesteśmy w ogóle na granicy wypełnienia tego terminu, który i tak miał być wcześniejszy, bo przedtem mówiło się o roku 2030. Jak oceniasz w tej chwili sytuację wokół polskiego atomu? Czy mamy szansę rzeczywiście zbudować te elektrownie przynajmniej do tego 2032 roku? No to jest trudne pytanie, bo oczywiście karmimy się jedynie doniesieniami rynkowymi, a w tak poważnym programie, w jakim w tej chwili występuje u pana redaktora, nie wypada plotek komentować. Natomiast na pewno ostatnie lata no to jest bieganie, pogoń za króliczkiem, tak? Odkładanie na kalendy greckie tego, co się ma wydarzyć. No i cóż, biegniemy, przepalamy pieniądze, bo przecież realne pieniądze spółka PGEJ1 przepaliła na swoje działania. Efektów jest niewiele, bo do mediów przecieka co jakiś czas informacja o lokalizacji elektrowni jądrowej, a przecież to są mniej więcej sprawy znane od lat. Badania środowiskowe, z tego co wiem, są jeszcze nieukończone, będą podobno niebawem, ale trwa to wszystko zbyt długo. No a sam temat, który ma urealnić elektrownię jądrową w Polsce, czyli zaangażowanie Amerykanów, to nie jest nic nowego, bo przypomnę, że pomysł na Amerykanów i zaangażowanie amerykańskie w polski projekt jądrowy, no to jest pomysł Bartłomieja Sienkiewicza i to jest rok około 2014. Oczywiście ten odgrzewany kotlet jest przez polityków w tej chwili sprzedawany jako nowość, no ale tak naprawdę ten proces, to uczciwie trzeba przyznać, trwa już 6-7 lat i nie widać tutaj przełomu. No a w międzyczasie doszło też do zmiany administracji politycznej, bo mamy nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych i pewnie te relacje, choćby z powodu też kwestii coraz istotniejszych dla amerykańskiej administracji, jak kwestie tożsamościowe, kwestie mniejszości seksualnych, będą też wpływały na kwestie biznesowe i militarne. No nie, być może nie w takim stopniu, żeby odwrócić je o 180 stopni, ale pewnie będzie trudniej niż było do tej pory. Więc no a z drugiej strony, tak jak pan redaktor mówi, no jednak wszystkie dokumenty rządowe zakładają stworzenie elektrowni atomowej, więc wyjścia są w zasadzie dwa, albo przetniemy ten węzeł gordyjski i coś się wydarzy, albo zostaniemy największym importerem energii w Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję. Moim gościem w programie Polska na Serio Biznes był Piotr Maciążek, analityk rynku energetycznego. Bardzo dziękuję. Łukasz Warzecha, Polska na Serio. Do zobaczenia.